я, ты меня не боясь, я тебя не трону, ты не беспокойся, я любый газ. Чекайте, тише. Слайте мордки. Оголиваемся. Слайте. Ktoś mnie teraz zapytał, co sądzę o Fej MMA. Ogólnie. Ogólnie od początku im kibicowałem. Troszeczkę poszli w patologię na początku, ale no musieli się jakoś wybić. Ale teraz piątka. Tak jak już powiedziałem na pierwszego dnia Wojtkowi, rozpierdoli system, nie? Będzie najlepszą galą w Polsce. A myślę, że oglądalność przybije nawet UFC i wszyscy tak przybije UFC. Słuchajcie, tylko mam pytanie, czy Adbuster znów wyjdzie na legalnych środkach? I będzie jego po klatce? Czy kurwa go sprawdzą tym razem? Bo do tej pory nie pokazał wyników, bo ja uważam, że był nafuturowany jak Messerschmitt i nie będę tego ukrywał i mogłem mu głowę ukręcić wtedy. Ale kurwa go oszczędziłem i teraz wszyscy na mnie hejt. Nie, no kurwa mać, no czy to jest legalne czy nielegalne, jeżeli przekroczysz dawkę razy milion, no to zawsze będziesz wyglądał jak zombie. Myślę, że Malczyński go zajedzie. Trzymam za Malczyńskiego kciuki, chociaż cisnął na mnie, ale purpurowy pas. Adbuster nie ma pojęcia, jest i w ogóle się boi, nie? On wtedy, jego strach kurwa, czuł, że już jest duszony i dlatego, ale nie wnikał. Ogólnie nie wnikam, ale stawiam na Malczyńskiego. W drugiej walce też stawiam na Malczyńskiego, bo zaora, nawet nie wiem jak on się tam nazywa, ten pupilek Lorda Kruszwila ze Szczecina, jakiś kolega tam chyba, to jest Ferrariego, i samu, jeżeli pójdzie w parter, to szybko zaora Rafoniksa. Ja myślę, że oni by mieli szansę dać równy pojedynek w boksie albo w K1, bo jeżeli pójdą w parter, no to zawinie go w chińskie 8. Co do kolejnych innych walk, nie wiem co tam się szykuje, ale myślę, że ta gala będzie zajebista. Pozdrawiam Orły Szoty, bo robi najlepsze szoty. Serducho w ogóle. Idę sobie do kina i pozdrawiam. Siema mordeczki, jo.